Właśnie odpaliłem minutnik odmierzający 4 godziny, w trakcie których razem z Kubą będziemy musieli wypić jak najdroższe rzeczy na każdą literę alfabetu. Jak zwykle nie może być za łatwo, więc w dzisiejszym odcinku mamy przygotowane to oto koło fortuny, które przy każdej literze będzie decydowało o tym, skąd ma być kolejny napój właśnie na daną literę. Żeby nie tracić czasu, który jest w dzisiejszym odcinku mocno ograniczony, zakręciłem już kołem i na literę A muszę wypić coś z etykietą na ponad pół opakowania. No to lecimy, mój pierwszy produkt na literkę A będzie musiał być z fast fooda. Okej. Okay. Nie ukrywam, że przed odcinkiem myślałem, co ja będę mógł kupić na literę A. I do głowy wpadł mi aloes i ayran, czyli taki turecki napój, który na przykład można kupić w Kebab Kingu. Czajcie to? Nigdy tego nie piłem, nie wiem jak to smakuje, ale skoro muszę wypić coś z fast fooda, to jedziemy do Kebab Kinga. Każdy z nas może w dzisiejszym odcinku dwa razy skipnąć daną literę i przejść od razu do kolejnej. I wiecie co? Tak się zastanawiam, czy nie powinienem skipnąć od razu tej litery A. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy na literę A, to Actimel, ale wydaje mi się, że on etykiety nie ma na pół opakowania, a może? Trzeba byłoby to sprawdzić, bo Actimel jest dość mały, ale niestety też dosyć tani. To, że jest mały, to plus, bo im mniej wypiję, tym łatwiej będzie mi zajrzeć kolejne litery, ale pamiętajcie, że dzisiejszy odcinek wygrywa osoba, która łącznie pod koniec tego czasu będzie miała wypite rzeczy za większą sumę pieniędzy, więc no od początku trzeba szukać jak najdroższych rzeczy i w sumie na literę A jest też Arizona. Arizona to jest napój amerykański, który wydaje mi się będzie droższy niż Actimel i który wydaje mi się powinien mieć etykietę na więcej niż pół opakowania, więc pojedziemy zaraz do sklepu, poszukam Arizony, no i zobaczymy, czy uda się tę literę A zaliczyć. W takim razie ja się zbieram i jadę do Leclerc'a, bo on jest jednym z droższych marketów w Trójmieście, co w dzisiejszym odcinku akurat bardzo mi pasuje, a wy w tym czasie stawcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. No dobra, dojechałem do sklepu, udało mi się znaleźć dział z Arizoną i faktycznie, jak widzicie, Arizona ma etykietę na ponad pół opakowania, właściwie na całą butelkę, bo ciągnie się ona aż do samej nakrętki, gdzie jest napis Open Here, więc to wtedy się zdziera i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to widzowie, że ten napój ma 450 ml. Co prawda, kosztuje to prawie 7 zł, więc no całkiem nieźle jak na jedną literę. Ale czekajcie, bo obok jest jeszcze, jak widzicie, dział z aloesami i to też jest na literę A. Ty widzowie, fajnie byłoby wpisać sobie od razu na konto 21 zł i 68 groszy, ale żeby to zrobić, musiałbym wypić 1,5 litra tego aloesu, co raczej nie jest najlepszym pomysłem. Więc wiecie co, chyba wezmę tę Arizonkę, bo raczej nic mniejszego na A nie uda mi się znaleźć i lecę z tym do kasy, bo i tak straciłem już na tą literę za dużo czasu. Dobra, słuchajcie, jest już godzina 11:56, a mi dopiero teraz udało się dojechać do Kebab Kinga i kupić ten ayran, więc idę szybko do auta i trzeba to spróbować. Stwierdziłem, że nie będę wychodzić z galerii, bo po wypiciu Arizony będę miał literkę B i być może uda się to kupić też tutaj, właśnie w tej galerii, ale żeby móc wypić coś na B, no to najpierw muszę wyzerować całą Arizonę, czyli rzecz na literę A. Ej, dawno Arizony nie piłem, zapomniałem już trochę jak smakuje, ale kurde, naprawdę dobre. Nie dziwię się w sumie Jaworowi, że tyle tego piję. Plus jest taki, że jest tutaj dość duży korek i bardzo łatwo jakby jest to wypić, ale już czuję widzowie, że w dzisiejszym odcinku największy problem będzie z toaletą. Poza tym, że musimy w dzisiejszym odcinku zaliczyć kolejne litery, kupując jak najdroższe rzeczy i no kombinując tak, żeby jak najszybciej je znaleźć, to musimy jeszcze mieć z tyłu głowy, że warto jest być gdzieś blisko toalety, bo no coś czuję, że trochę dzisiaj w siebie wlejemy. Minus jest taki, że Kuba ma pęcherz ze stali, nie wiem jak on to robi, ale na przykład w odcinku z Lego, gdzie pił dosłownie mnóstwo butelek wody, nie musi się nic się od łazienki, nie wiem jak to jest możliwe. Pod tym względem z Natalią byłoby dużo łatwiej wygrać ten odcinek, no ale nie ma co, mam nadzieję, że z Kubą też się uda, ale żeby to się stało. No to właśnie musiałem wypić Arizonkę, butelka pusta i pierwsza litera A zaliczona, a na moje konto trafia za nią 6 zł i 69 groszy. Zapłaciłem za niego całe 7 zł, więc wydaje mi się, że jak na literkę A, no to całkiem git, tylko czasowo nie stoję wcale dobrze, ale później już powinno być lepiej. Pachnie jak taki typowy jogurt, no bo to jest chyba taki napój jogurtowy, więc pierwszy raz w życiu piję ayran. Ej, powiem wam, że w sumie nie jest to najgorsze, ale przeraża mnie masa tego, ponieważ wynosi ona 400 gramów. Ej, kapie mi! Prosto na czarną bluzę, no nie! I to jeszcze nie schodzi! Czekajcie, nie mogę do końca odcinka być pobrudzony. Dobra, prawie nie widać, wyschnie i będzie okej. Dobra, teraz to zerujemy na raz. Dobra, puste opakowanie. I już na samym początku tego odcinka nowy smak przetestowany. Ale dobra, nie ma co, zakręciłem kołem po raz kolejny i na literę B będę musiał wypić coś z kofeiną. Skoro z kofeiną, to pierwsze co przychodzi mi do głowy to jakiś energol i mógłbym teraz pójść do Leclerc'a, gdyby nie to, że niestety w dzisiejszym odcinku dany sklep możemy odwiedzić maksymalnie jeden raz. To oznacza, że skoro w Leclerc'u kupiłem przed chwilą tą Arizonę, no to już nic więcej do końca filmu nie mogę w Leclerc'u kupić. I wiecie co, tak sobie myślę, że w sumie najlepiej byłoby podjechać na jakąś stację benzynową
benzynową, bo na stacjach jest zawsze najdrożej. Tam też mają ogromny wybór energetyków i wydaje mi się, że na literę B powinniśmy coś znaleźć. W takim razie teraz losuję utrudnienie do napoju na literę B i... musi być w szklanej butelce. Kurczę pieczone, no to trudne się wylosowało. Jedyne co ja kojarzę w szklanej butelce to jest jakaś Coca-Cola, Mirinda i tak dalej. Bern, ten energetyk. Co prawda nie chcę za dużo pić energetyków w tym filmie, ponieważ nie są one zdrowe, ale on powinien być w każdej żabce. A tak się składa, że tuż za mną jest żabka, więc idę do niej i postaram się kupić tego Berna. I tak widzowie, nie mylicie się, podjechałem właśnie 100 metrów, żeby być bliżej żabki i szybciej wrócić z niej do samochodu. Po drodze do samochodu przechodziłem obok tego automatu i tak sobie pomyślałem, że przecież kawa też ma kofeinę, ale no niestety, ani żadna nazwa kawy, ani też żadna marka nie jest tutaj na literę B, więc odpada. Dobra, i tak szybko jak poszedłem do tej żabki, tak szybko z niej wróciłem, ponieważ okazało się, że tam Berna nie ma. Mi się wydaje, że istniał taki energetyk, ale pytanie, czy on dalej jest w sprzedaży. No nie gadaj, wpisałem w Google Bern energetyk i nie ma żadnego w szklanej butelce. I teraz sobie pomyślałem, że ja chyba pomyliłem Berna z Tigerem, no bo Tiger faktycznie był w szklanej butelce. Wiecie co, mogę skipnąć, więc skipuję, bo nie ma co po prostu marnować czasu. Ej, no musimy przyspieszyć widzowie, bo jest Dyntka Fest, jest godzina prawie 13.30. Jaka 13.30? 12.30 i muszę teraz się napić czegoś bez cukru. Dobrze się składa, ponieważ na literę C będzie Coca-Cola bez cukru. I muszę naprawdę zwiększyć tempo, bo po godzinie mieć tylko jeden napój, no to jest naprawdę źle. Więc koniec gadania i jedziemy. Po drodze zatrzymałem się pod jedną ze szkół w Gdańsku. W dłoni trzymam właśnie grześki, a montować ten film będę na moim komputerze od Predatora. I żadna z tych rzeczy nie jest przypadkowa. Wszystko dlatego, że trwają zapisy do drugiego sezonu Predator Games, czyli rozgrywek pomiędzy szkołami z całej Polski w grach takich jak Fortnite, League of Legends, Counter-Strike 2, Rocket League oraz szachy. W tym sezonie pula nagród wynosi ponad 1 000 000 złotych, a zapisywać swoje szkolne drużyny wraz z prowadzącym was nauczycielem możecie na stronie www.predatorgames.pl. Turniej jest podzielony na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, tak aby po prostu szanse były jak najbardziej wyrównane. Predator Games organizowany jest przez Acer Polska, ale wspiera całą tę inicjatywę mnóstwo partnerów, w tym m.in. krześki, czyli wafle idealne na słodką chwilę przerwy między rozgrywkami. Nie oszukujmy się, przerwa nawet w graniu jest potrzebna dla podtrzymania koncentracji i efektywności, a z waflami grześki każda taka przerwa staje się dodatkowo przyjemnością. Smak mojego życzeństwa. Czas nie goni, więc ja ruszam dalej, a wy koniecznie klikajcie w link podany w opisie. Rejestrujcie wasze szkolne drużyny, bo czasu nie zostało dużo, a super nagrody czekają. A po więcej szczegółów wpadajcie na www.predatorgames.pl. No dobra, podjechałem już na najbliższą mnie stację, idziemy do środka i mam nadzieję, że uda się znaleźć coś małego i drogiego. Jak to abstrakcyjnie w ogóle brzmi, nie? No dobra, jestem już w środku, jestem na dziale z energolami i na literę B jest Black w różnych smakach. Poza nim jest też Bern, ale Bern kosztuje 5,99. A blaki są nawet po 6,69 i w sumie jest to identyczna cena jak tej Arizony, więc biorę któregoś z nich i idę do kasy. No dobra, blaczek kupiony, zapłaciłem faktycznie 6,69, czyli dokładnie tyle samo idę za Arizonę. Żeby nie było kofeina w środku, jest dokładnie 32 mg na 100 ml, więc wszystko się zgadza, ale w sumie, jak tak sobie myślę, to jest to o wiele bardziej opłacalne niż Arizona, bo Arizona miała 450 ml, a to właśnie ma tylko 250. To oznacza, że powinno pójść z tym o wiele łatwiej, więc ja to szybko zeruję i zaraz przechodzimy do litery C. Wypite. Litera by zaliczona, ale czasowo jest nie najlepiej, bo mamy 12.25. Jestem bardzo ciekawy, do jakiej litery alfabetu uda nam się dojść przed upływem czasu. No bo teoretycznie osoba, która dojdzie do dalszej litery, teoretycznie ma większą szansę na wygraną. Chociaż tutaj też dużo zależy od tego, co kupujemy wcześniej. Ja póki co jestem zadowolony, bo każda rzecz kosztowała prawie 7 zł. Łącznie na koncie mam już wydane ponad 13, ale czas zobaczyć, co będę musiał wypić na literę C. Zakręciłem już kołem i na literę C będę musiał wypić coś w szklanej butelce. Ta kategoria jest bardzo ogólna, rzeczy w szklanych butelkach jest całe mnóstwo. Musi to być na literę C, więc w sumie pierwsze co przychodzi mi do głowy to Coca-Cola, ale ona wydaje mi się będzie dość tania, więc wolałbym znaleźć coś droższego, najlepiej przy okazji też coś mniejszego. Więc wiecie co, pojadę do Auchan, który jest tutaj obok, tam pokręcę się po takich różnych dziwnych działach i może coś drugiego odkrojonego w szklanej butelce na literę C uda mi się znaleźć. Dobra, słuchajcie, jestem już w sklepie, jak widzicie udało mi się faktycznie znaleźć tą Coca-Colę w szklanej butelce. I w sumie aż taka tania nie jest, bo kosztuje 4,98, więc prawie 5 zł, tyle tylko, że ma ona 330 ml, więc jest dosyć spora. Ale dosłownie karton obok stoi coś takiego jak Cinotto di Sicilia. I nie dość, że to jest na literę C, to też producent, jak widzicie, jest na literę C. Tak jak Coca-Cola, tutaj mamy jakieś Hiyoshi Le Selezioni. Jezu, sorry, wiem, że pewnie źle to czytałem, ale nieważne. Z tego co widzę, ktoś tutaj wyjął jedną butelkę i właśnie pytanie, czy da się kupić jedną butelkę? Da się. Ona ma kod kreskowy, więc ty, no widzowie, to wygląda jak coś idealnie dla mnie. Bo jak widzicie, kosztuje to znowu prawie tyle samo. Co prawda jest to 20 groszy tańsze niż te dwie poprzednie rzeczy, a i kosztuje
6,89, ale ma to tylko 200 ml, więc biorę. Dobra, kupiłem Coca-Colę Zero, dokładnie 850 ml. Mogę kupić w puszce, ale to by było o wiele tańsze. Bo zgadnijcie, ile to kosztowało? 11,79. Czajcie to, jaka to jest kwota? A kupiłem to w kiosku In Medio. Specjalnie tutaj przyjechałem, bo wiedziałem, że to będzie mega drogo. No ale co, wasze zdrówko? Cola Zero bez cukru, czyli powinno być w miarę zdrowo, chociaż wcale chyba nie jest. Oj, to będzie ciężkie do wypicia. Połowa za mną, ale czuję się, jakbym robił Sprite Challenge. Czyli musicie wypić całego Sprite'a i nie możecie sobie beknąć. Mocne to jest. O Jezu. Powiem wam, że to nie był wcale dobry pomysł. Po co ja kupowałem tak dużą butelkę? Ale przynajmniej wydałem już 18 zł i 79 groszy, więc przynajmniej taki plus. Dobra, została już sama końcóweczka. Zaliczone, przechodzimy do litery D. Czy ja mogłem prosić o jakieś łatwiejsze utrudnienie tym razem? W sensie, no bo przednie nie było ciężkie i tym razem muszę wypić coś większego niż 500 ml. Ej, i są chyba takie soki albo napoje, nie wiem do końca co to jest, bo rzadko to piję, ale doktor Wit. Jest na literę D, to powinno też być większe niż pół litra, więc wydaje mi się, że najprościej będzie udać się do Biedronki albo na przykład do Lidla i po prostu wypić sobie takiego doktora Wita. To jest w ogóle jeszcze w sprzedaży? Chyba tak. Raczej na pewno, kiedyś na pewno to widziałem gdzieś na półce. No dobra, chino to kupione. Faktycznie zapłaciłem za to 6,89 i żeby nie było, na Paragonie też. Pierwsza literka to jest litera C, więc wszystko się zgadza. Tylko właśnie sobie uświadomiłem, że to ma niestety kapsel i nie bardzo wiem, jak mam to teraz w samochodzie otworzyć. Dobra, znalazłem Sławku metalową łyżkę i uwaga, pytanie, czy to się uda. Gazu uleciało, więc chyba tak. To jest gazowane? O, mamy to. Po drodze, jeszcze upewniałem się, czy nie ma to czasem sobie alkoholu, bo to trochę tak brzmi, ale nie. To stało na dziale bez alkoholu, nigdzie mowy alkoholu nie ma, więc spoko. I pachnie to, ty, trochę jak Coca-Cola, taka z limonką. Dobra, próbujemy. O Jezu, jakie gorzkie. O fuj, wiecie jak to smakuje? Tak jakbyście pili gazowany syrop na kaszel totalnie bez cukru. Wiecie co, teraz żałuję, że nie wziąłem Coca-Coli. Nie, czekajcie, ja muszę otworzyć sobie Grześka i pić to z Grześkiem. Z Grześkiem chodzi trochę lepiej, bo mam tutaj, wiecie, słodką czekoladę, która łagodzi ten obrzydliwy, gorzki posmak, ale nie no, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak niedobre. Dobra, została mi końcówka, niestety Grześka również, więc muszę teraz wziąć całego Grześka i wyzerować już tę butelkę, żeby mieć to z głowy, uwaga. Mamy to, zaliczone, ale dawno nie piłem czegoś tak dziwnego. Okej, w jakieś 3 minuty dojechałem do Biedronki, więc idę zobaczyć, czy będzie ten sok. On powinien być gdzieś tutaj i już go widzę, tak jest. To w ogóle jest chyba taka multivitamina? Są jakieś inne smaki? Chyba nie. I kosztuje 4,79, no w sumie nie najgorzej. Zakręciłem już kołem, lecimy dalej i na literę D muszę wypić coś z lodówki. Teraz trochę żałuję, że wykorzystałem już te duże supermarkety, bo w nich byłby największy wybór w lodówkach, ale mam jeszcze nadal Biedry, mam nadal Lidla, który jest obok i w sumie możemy do niego pojechać, tylko po drodze do Lidla zajadę jeszcze na stację Orlen, która jest obok. Głównie po to, żeby skoczyć do łazienki, ale przy okazji też zobaczę, czy nie ma może czasem w lodówce czegoś na literę D, co przy okazji może będzie droższe niż w zwykłym markecie. Dobra, wybija właśnie godzina 13, czyli półtorej godziny challenge'u za nami. I jaką ma pojemność ten doktor Wit? 1 litr? Ja myślałem, że to jest 750. Nie ukrywam, że już trochę mnie ciśnie na siku, ale dobra. W okolicy i tak nie mam gdzie zrobić. Jaki dobry. Ja chyba go w ogóle pierwszy raz w życiu piję, ale przypomina mi różne inne multivitaminy, jak byłem dzieciakiem, bo lubiłem strasznie pić właśnie takie napoje. Wypite w całości na raz. Ja nie mogę. Czy warto było to robić dla prawie 5 zł? Ani trochę. Ale przynajmniej przekroczyliśmy barierę 20 zł. No dobra, wróciłem ze stacji. Pierwsza toaleta w dzisiejszym odcinku zaliczona. Niestety nic w lodówce na literę D nie było, więc jadę do Lidla, który jest obok. Jestem już pod lodówkami w Lidlu. Jak widzicie, przyszedłem na dział, gdzie od razu rzuciło mi się w oczy danio, które jest do picia. Ono jest o tyle spoko, że ma tylko 270 gramów, a kosztuje prawie 5 zł. Tym razem cena jest zupełnie inna niż 6,69. Tutaj jeszcze na literę D z lodówki mamy jogurt pitny o nazwie Duet, ale on nie dość, że jest dużo tańszy, to też jest trochę większy, więc jakby nie ma sensu. Biorę pitne danie za 4,64 i zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Dobra, odjechałem z tego parkingu i szczerze chyba przeceniłem moje umiejętności. Albo ta cola, albo właśnie ten doktor Wit mnie tak poskładał. Czuję się tak pełny, jak dawno się po prostu nie czułem. Okej, jeszcze 5 minut odpoczynku i kręcimy ponownie. No dobra, jestem w samochodzie. Jogurtu w dzisiejszym odcinku jeszcze nie piłem, ale jestem ciekawy, co będzie dalej, bo mieszanka póki co jest mocna. Jestem też ciekawy, jak tam idzie Kubie, na jakiej jest literze i ile hajsu do tej pory wydał, bo wydaje mi się, że mi idzie całkiem nieźle. Nie dość, że mam już czwartą literę, to każda z nich jest dość droga, ale uwaga, sprawdźmy, jak to mi smakowało. Jakie to jest dobre. Do tej pory moim ulubionym jogurtem pitnym była Bacoma Twist, ale no, powiem wam, że to jest mocny konkurent.
Ej, dobra, tak sobie teraz myślę, że w sumie fajne jest to, że tutaj na naklejce jest początkowo takie pazłotko, bo jak sobie wstrząsacie ten jogurt pitny przed wypiciem, to teraz nie macie tutaj tego wkurzającego jogurtu, który na przykład jest w tym twiście i możecie spokojnie, o, przechylać butelkę tak, nie bojąc się, że jogurtem z tej naklejki się ubrudzicie. Spoko, fajne odkrycie, literka D zaliczona, no i lecimy dalej. Okej, nie ma co marnować czasu i wylosujmy teraz kolejne utrudnienie i w zasadzie do literki E mam brak utrudnienia. Przydałoby się kupić coś drogiego, tylko że na literę E, teraz jak sobie odpoczywałem, to już starałem się coś wymyślić i totalnie nic mi nie przychodzi do głowy. Znacie coś na literę E? Wiem, espresso, to jest plan. Więc jadę do Maka i kupuję... Nie, lepiej! Jadę do kawiarni, kupuję espresso, bo będzie jeszcze droższe niż w Maku. Czyli ponownie wracam się w to miejsce, gdzie kupowałem w Cup Kingu Iron, ponieważ tuż obok jest Green Cafe Nero. Kurde, łeb jak sklep, dobra, lecimy tam, bo nie ma czasu do stracenia i w trakcie drogi mam nadzieję, że tam wszystko się ułoży. Lecimy, widzowie, za ciosem, kolejna litera to litera E, a będę musiał tym razem wypić coś w papierowym kubku. Ej, dobra, easy, w papierowym kubku można kupić espresso, w sensie espresso na wynos musi być, bo jakbym pojechał gdzieś do kawiarni i kupił na miejscu, to dostałbym pewnie w takiej małej szklaneczce, ale jak podjadę do Maka i wezmę espresso właśnie na wynos, to powinienem dostać je w papierowym kubeczku. Tylko pytanie, czy w Maku jest espresso? Wydaje mi się, że chyba kiedyś na jakimś odcinku piłem. Sprawdziłem w apce i jest. Jak widzicie, espresso kosztuje, kurde, w sumie tylko 7,90, chociaż ono jest malutkie, nie? Więc to i tak sporo. Zastanawiam się, czy droższy nie byłoby w Starbucksie, chociaż do niego mam trochę dalej. Więc wiecie co, chyba nie ma sensu, różnica pewnie będzie tam max złotówka czy 2 złote, a stracę na to więcej czasu, który potem będę mógł poświęcić na kolejne litery, więc jedziemy do Maka, tam przy okazji skorzystam drugi raz z toalety, no i tam szybko wypijemy sobie espresso. No dobra, zamówienie odebrane. Jak widzicie, mam dwa kubeczki, dlatego że tutaj jest espresso, a obok jest woda, bo wziąłem espresso z wodą. To ogólnie jest jako jakby jedna całość, bo espresso można pić albo z wodą, albo bez wody. Ja stwierdziłem, że wezmę wodą, żeby po prostu mnie nie wykręciło za bardzo. Za całość, przez to, że kubeczki są na wynos dodatkowo płatne, zapłaciłem 8,20, więc trochę więcej niż te 7,90, które sprawdzałem razem z wami. No dobra, czekajcie, trzeba to wypić, to będzie mega mocne, więc najpierw wezmę łyka wody, bo kojarzę właśnie, że chyba powinno wziąć się łyka wody, potem espresso i potem znowu wodę wypić. Mogę się mylić, ale tak właśnie zrobię, uwaga! Espresso wypite, woda również, więc uwaga, kolejna literka zaliczona i faktycznie z wodą, powiem wam, wchodzi to całkiem nieźle. Nawet nie czuję aż tak bardzo, że wypiłem kolejną mocną kawę, chociaż teraz już widzę na bank, co bym nie robił, to na tym filmie nie zasnę. Właśnie sobie podliczyłem i w dzisiejszym odcinku wypiłem już ponad litr napojów. W brzuchu robi się coraz ciężej, ale jeszcze jest w miarę luz, więc lecimy z kolejną literą, tym razem F. W takim razie na literę F będę musiał wypić coś bez cukru. Skoro F, skoro bez cukru, to od razu pomyślałem o jakiejś fancie bez cukru, tylko wydaje mi się, że ona nie będzie jakaś giga droga. Podejrzewam, że będzie kosztowała coś w okolicach 4 zł. No a fajnie byłoby wypić coś droższego, ale wydaje mi się, że chyba ciężko będzie znaleźć. Ej, dobra, widzowie, przypomniało mi się, że istnieje coś takiego jak moja żona Natalia, która właśnie do mnie dzwoni. Czekajcie. Dobra, po trochę długim czasie, bo musiałem tutaj dojechać i jeszcze czekać w kolejce, udało mi się kupić espresso special macchiato, za które zapłaciłem 10,90. Więc teraz, kurde, tylko trzeba chwilę poczekać, aż to wystygnie. I to jest kolejna rzecz, której nigdy w życiu nie piłem, nigdy nie pijemy espresso. To jest jakieś ciasteczka, czy co to jest? Bo dostałem takie coś na talerzyku. Dobra, sprawdźmy, czy jest gorące. Nie, nie aż tak bardzo. No to co, nie jestem do tego przekonany, nie wiem, co będzie się działo po tym w moim brzuchu, ale spróbujmy. Dobra, jednak jeszcze jest trochę gorące. Ale dobra, wypite, popiję sobie jeszcze trochę wodą. Okej, okay. No i te ciasteczka tutaj chyba nie mogły się zmarnować. To jest całkiem dobre. Ale dobra, możemy teraz przechodzić do kolejnej rzeczy. I w ogóle też zaczął padać deszcz. I wiecie co, ja chyba skoczę jeszcze do galerii, żeby załatwić jedyneczkę. Dobra, rozmowa z Natalią zakończona. Przypomniało mi się, że coś takiego jak woda Fiji, która jest mega droga. I to byłoby spoko, tylko pytanie, widzowie, gdzie ja to kupię. Największa szansa byłaby albo w Leclerc'u, albo w Auchan, które niestety mam już w dzisiejszym odcinku zużyte, więc tam nie dam rady nic więcej kupić. I wiecie co, kojarzę, że Jawor swego czasu pił całkiem sporo tej wody, więc dzwonię do niego, żeby zapytać, gdzie ją wtedy kupował. Hello. Hello. Szybkie pytanko, bo nagrywam i muszę kupić wodę Fiji. Ja pamiętam, że ty swojego czasu piłeś jej dużo. Gdzie kupowałeś? W Auchan. W Auchan. Dobra, a gdzieś jeszcze kojarzysz? Bo w Auchan już byłem i mam zużyte, jakby nie mogę już nic więcej tam kupić. Woda Fiji. No. Kurczę, bele. Ciężki temat, nie? Ciężki temat, bo to ja zawsze w Auchan takie rzeczy kupowałem. No dobra, dobra, to najwyżej gdzieś tam ten. No, gdzieś poszukam. Nie powiem ci ten. A Intermarché? O. Może być opcja, oni mają takie bajeranckie napoje, wiesz? Dobra, to skoczę do Intermarché i zobaczę. Dzięki śliczne. Z
spoko, dzięki. Pa. Oho, widzowie, ja worek chory, no tak jak myślałem właśnie. W Auchan byłaby szansa na to, ale niestety już to zużyłem. Ale faktycznie, może Intermarché, jedziemy. Mam całkiem daleko, więc zobaczymy. Okej, okay, szybkie siku zrobione, a do literki F będę miał utrudnienie w postaci kupienia czegoś z automatu. Jeżeli chodzi o tą literkę, to może być tak, Fanta przede wszystkim, jakieś Frugo, Fusti, co jeszcze, Formów. Nie, czekaj, Formów to jest 4 Mów, nie F, co ja gadam. Więc mamy tutaj do wyboru do koloru, tylko trzeba znaleźć automat, a w pobliżu mnie nie ma żadnego. Nie, jest jeden niedaleko mnie, ale on jest na myjni i w większości tam są rzeczy takie, wiecie, do czyszczenia auta, jakieś zapachy i tak dalej, ale wydaje mi się, że powinno być też kilka napojów. I może między innymi jest tam właśnie chociażby Fanta. I dobrze się składa, ponieważ w automatach naprawdę są drogie te napoje. Z 5 zł puszka na pewno będzie kosztowała, więc widzimy się zaraz na miejscu. No dobra, jestem pod interwiją do środka i zobaczymy, czy będzie tam woda Fiji. Jestem na dziale z wodami, ale niestety nigdzie wody Fiji tutaj nie widzę. Tak jak myślałem, najłatwiej będzie z Fantą, bo faktycznie, gdzie jest Fanta zero sugar, czyli bez cukru, ale no nie, no ona jest za duża i za tania. Dobra, słuchajcie, w internecie nie było nic ciekawego, więc idę zobaczyć do Rossmana. Kurde, w Rossmanie jest, jak widzicie, frappuccino ze Starbucksa z dopiskiem no added sugar, czyli bez cukru, ale no nie, no kolejna kofeina w dzisiejszym odcinku to chyba przesada. Tutaj w lodówce znalazłem jeszcze kozacką rzecz o nazwie Forever Young Kombucha i nie mam pojęcia, co to jest, ale kosztuje to 8,99, więc byłoby idealne, gdyby nie to, że niestety w składzie jest cukier, którego ja przy tej literze wypić nie mogę. Dobra, słuchajcie, jest godzina 14:08. Ja już dojechałem po ten automat i idziemy szybko sprawdzić. Aha, i są tutaj jakieś rzeczy do samochodów, ale niczego na literę F nie ma. Kurczę, pieczone, jak podjeżdżałem, to już widziałem, że nie ma niczego pomarańczowego tutaj, ale jeszcze się łudziłem, że może jak podejdę, to jednak zauważę tą Fantę, albo jakoś Fusti, no ale niestety okazało się, że nie ma nic. Więc plan jest taki, że jadę teraz do galerii, ale niestety jest już godzina 14, czyli zaczynają się największe korki. W teorii mógłbym skipnąć tą literę, ale nie chcę jej skipować, bo jest po prostu za łatwa, za dużo jest rzeczy do kupienia, więc dobra, nie ma co tracić czasu, po prostu jadę. No niestety, słuchajcie, przeszedłem wszystkie sklepy w tej galerii, nie udało mi się znaleźć nic ciekawego na literę F, co byłoby drogie i małe. No bo Fanta bez cukru, jak widzieliście, była, ale jesteśmy już na takim etapie tego filmu, że muszę oszczędzać moje miejsce. To oznacza, że no nie opłaca mi się pić pół litra, żeby, wiecie, dodać do mojego konta 3 zł, więc stwierdziłem, że lepiej jest po prostu skipnąć literę F, stracić życie i wylosować nowe utrudnienie dla literki G. W takim razie na literę G będę musiał wypić coś ze słomką. Wrzuciłem do Intermarché, bo nic wcześniej nie kupiłem. Jeśli chodzi o rzeczy ze słomką, no to mamy oczywiście soczki w kartoniku, ale niestety żaden z nich na G nie jest. Poza tym nie widzę tutaj nic więcej ze słomką, więc chyba musimy iść do innego sklepu. Przyszedłem jeszcze do lodówkami i tutaj, jak widzicie, udało mi się znaleźć Milkę ze słomką, ale jakby nie patrzeć, w żaden sposób nie podciągnę tego pod literę G. Dobra, jest godzina 14:28. Jestem już na parkingu w galerii i tutaj stoi ten automat, ale z tego co widzę, to ponownie nie ma żadnej Fanty. Słuchajcie, jest lipa po całości, ale tutaj obok mnie jest kolejny automat, więc idę go sprawdzić. I jak widzicie, jest. Jest tutaj Fanta, to jest Fanta. Kosztuje ona dokładnie 5 zł, więc biorę ją. Nie no, widzę, jestem załamany. Przyszedłem do żabki i tutaj też nie widzę nic ze słomku na literę G. Chciałem już mnóstwo czasu na te dwie litery, no i nie wiem, czy czasem znowu nie będę musiał skipnąć. Wróciłem do samochodu, obawiam się, że w tym momencie Kuba zrobił sobie nade mną przewagę, bo tak jak mówię, no straciłem mnóstwo czasu. Do końca filmu została już niecała godzina, ja nie wiem, jakim cudem ten czas tak szybko leci. Ale przypomniało mi się, że na literę G można kupić granitę i teoretycznie no mieszkam nad morzem, w budkach nad morzem granitę da się kupić, tylko aktualnie jest już po sezonie, nie wiem, czy jakieś budki są jeszcze otwarte, więc zamiast nad morze pojedziemy, widzowie, na stację Circle K, na której jeszcze dzisiaj nie byłem, bo tam kiedyś mieli automaty z granitą o smaku Fanty, Coca-Coli i tak dalej i mam nadzieję, że nadal da się to kupić. Na szczęście jest jeszcze przed korkami, więc będę jechał 12 minut i trzymajcie kciuki, żeby nie była to jazda na marne. Okej, gdyby nie ten automat, to miałbym już po tej literce, ponieważ nie mam pojęcia, gdzie jest jakiś inny kolejny, ale w tym ostatnim się udało. 14:37, dobra, mam jeszcze niecałą godzinę, żeby kilka literek nabić, a w zasadzie wypić. To nie jest jakieś mega duże, to ma chyba, nie wiem, z pół litra, więc myślę, że bez problemu pójdzie, ale już mi ciśnie, więc muszę znowu lecieć do kibla. Dobra, Fanta opróżniona, czyli kolejny napój za kwotę 5 zł wlatuje na moje konto, ale zanim wylosuję utrudnienie do kolejnej literki, to muszę iść szybko siku, bo serio już nie dam rady. Dobra, widzowie, ja po kibelku i teraz do literki F.
A nie, czekaj, F już było, co ja gadam, do literki G jest takie utrudnienie. Czyli z dostawą do stolika, oprócz maka. Ale tak już swoją drogą, to jakie znacie picie na literkę G? Ja myślałem, że może jakiś gerberek, ale raczej to się je, te słoiczki jakby. Kiedyś pamiętam, że był taki energetyk w Żabce, nazywał się Up, ale nie wiem, czy wcześniej nie miał napisu Go, czyli Go Up. No, ale też nie jestem tego pewien, tak jak z tym Bernem w szklanej butelce jak na początku. Nie, dobra, ja mam tak mało czasu, że muszę to skipować i lecimy z kolejnym losowaniem i kolejną literą. Dobra, dojechałem na miejsce, wbijam do środka i patrzymy, czy jest granita. No nie, widzowie, nie ma tego. Myślałem, że będzie to w tym kąciku, a jak widzicie, są tylko kawiarki, więc granity też nie kupię. Dobra, no to losuję coś dla literki H tym razem, ponieważ tam to zadanie i tak było dość trudne. A teraz mam z drive'a pozyskać jakiś napój. Z drive'a, już myślałem o jakimś hibiskusie, bo na pewno w jakimś sklepie da się kupić napój z hibiskusem. Dobra, mam herbata z KFC. Więc taki jest plan, teraz jedziemy po herbatkę do KFC. Znowu nie mam jakoś bardzo daleko, ale trochę mi to zajmie. O kurczę, pieczone, może być ciężko. Nie no, słuchajcie, jestem załamany, nie mam pojęcia, co jeszcze na literę G innego niż granita mogę wypić. Nie chce mi się jechać na plażę, bo stracę za dużo czasu, zostało pół godziny, więc chyba wykorzystam moje drugie skipnięcie, stracę moje drugie, ostatnie życie, ale mam nadzieję, że przynajmniej się odblokuję i będę mógł lecieć dalej. W takim razie zapominamy o literze G, a na literę H będę musiał wypić coś w kartonie. Ej, dobra, i w sumie luz, bo na literę H widziałem na pewno w Intermarsze soczek Hortex właśnie ze słomką, więc szkoda, że to utrudnienie ze słomką nie wylosowało mi się teraz, ale nieważne. Idę na Circle K i mam nadzieję, że ten soczek też tutaj będzie, chociaż znając życie, pewnie będę musiał znowu jechać gdzie indziej. Dobry, to za mnie. Dzień dobry. Ja chciałem zamówić herbatę. Herbata, duża, mała? A jaka jest różnica cenowa? Mała jest za 6,99, duża za 10. To niech będzie duża. Dziękuję. Dobra, ja już dostałem moją herbatkę, zaraz muszę ją tylko zaparzyć, ale panu, którego składałem zamówienie, trochę się pomylił, ponieważ jednak wyszło 7,99 za tą herbatę. No i niestety jest godzina 15:18, więc teraz na faście muszę zaparzyć tą herbatę i poczekać, aż chwilę wystygnie. Też tak pomyślałem, że mogę ją wystawić na dwór, żeby trochę tam deszczu napadało, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chociaż w sumie by się trochę ochłodziła, ale nie, to chyba nie jest mądre. Nie no, widzę, ja się załamię. Po 40 minutach myślałem, że uda mi się kupić ten soczek w kartoniku w Biedronce, ale co? No chyba się nie uda, bo z małych soczków jest tylko Reviva i Timbark, a Hortex najmniejszy, jak widzicie, wygląda tak. Czy wy widzicie, jak ta herbata sobie tutaj paruje? Mam nadzieję, że w 10 minut, nawet niecałe 10 minut, ona sobie trochę przystygnie, tak żebym mógł ją wypić. Nie no, widzę, jestem załamany. Ja już wam tego nie pokazywałem, ale tak, na Circle K nie było Hortexa w tym małym kartonie. Obok była Żabka, więc podjechałem. Okazało się, że tam też nie mają tych soczków Hortexa małych, więc stwierdziłem, że dobra, przyjadę do Biedronki, mijałem jedną Biedronkę, okazało się, że jest zamknięty wjazd, musiałem jechać do kolejnej, która była dalej. Okazało się, że tego Hortexa tu nie ma, więc wracam z powrotem do Intermarsze, gdzie na bank tego Hortexa widziałem, ale zostawiam samochód pod Biedrą i wsiadam na hulajkę, bo no tak będzie szybciej. Dobra, dojechałem na miejsce, ale mam niecałe 3 minuty, więc szybko. Zostały 2 minuty, a ja praktycznie nie mogę utrzymać tej herbaty w rękach. Spójrzcie tylko, jak ona tutaj paruje. Dobra, spróbujmy, no nie mogę się tak poddać. Jakie to gorące. Jedyne jak mogę to pić, to małymi łyczkami, ale spróbuję większy. A jakie gorące! Nie da się tego nawet utrzymać! W sumie mogłem pomyśleć i powiedzieć, żeby mi wymieszali tą wodę na przykład z chłodną. Nawet mogłaby być z kranu czy cokolwiek. Z tego się nie da wypić. Jest, widzowie, Hortex jabłko, jak widzicie, kosztuje to złote 99 zł, więc tyle akcji tylko po to, żeby dodać sobie do licznika niecałe 2 zł, ale nieważne, biorę to do kasy, żeby zdążyć jeszcze wypić przed końcem czasu. Nie no, nie ma szans, widzowie, została już niecała minuta, a przede mną jeszcze 3 osoby w kolejce, więc nie zdążę. I w tym momencie właśnie wybiła godzina 15:30, więc nawet jak to teraz wypiję, to i tak to już się nie liczy jako kolejna litera i kolejne pieniądze wydane. Jeszcze mam oparzony język. Nie mam pojęcia, jak poszło kubie, ale powiem wam, że ja czuję osobiście mega niedosyt. Strasznie szybko te 4 godziny minęły. Myślałem, że uda nam się dojść dużo dalej w tym alfabecie. I wiecie co? Chyba zadzwonię do Kuby z pewną propozycją. Zapytam go, czy nie chciałby tego filmu przedłużyć do godziny powiedzmy 17:30, bo później mamy z Natalią do ogarnięcia pewną ważną rzecz. Wtedy mielibyśmy dodatkowo około 2 godziny, żeby, wiecie, zdobyć jeszcze parę punktów. I jest to co prawda ryzykowne zarówno dla mnie, jak i dla niego, bo totalnie nie wiemy, jak nam idzie, nie wiemy, kto teraz wygrywa, więc godząc się na to i on i ja ryzykujemy, że możemy stracić wygraną, którą na przykład teraz mamy, ale wydaje mi się, że dla was byłoby to ciekawsze. Ja też czułbym, że zrobiliśmy trochę więcej niż do tej pory, więc dzwonię do niego i zobaczymy, co on na to. Halo? Halo, halo, siema, nie mów mi, jak ci poszło, nie mów mi nic na razie, bo mam dla ciebie propozycję. Co ty na to, żebyśmy w ciemno, nie wiedząc, ile mamy punktów, ile mamy skipnięć, na jakiej literze jesteśmy, ile hajsu wydaliśmy, przedłużyć ten film do 17:30
17.30, bo nie wiem, czy ty też tak czujesz, ale te 4 godziny zleciały jakoś mega szybko. Strasznie szybko, ja nie zrobiłem bardzo dużo tych napoi. Okej, okay, no to ja... To ja też nie, więc możemy spróbować to przedłużyć, tak jak mówię, do 17.30 w ciemno, nie wiedząc, kto teraz wygrywa i jeszcze chwilę powalczyć, co ty na to? Okej, okay, możemy tak zrobić. Dobra, czyli ustawiamy minutnik do 17.30 i o 17.30 ostatecznie ten, kto będzie miał więcej wydanego hajsu, wygrywa, tak? Tak jest. Dobra, no to walczymy, dobra, to nara. To. No okej, ja. Dobra, słuchajcie, w takim razie dzisiaj dalej, Kuba się na to zgodził, więc otwieram soczek i zaraz zaliczę kolejną literkę H. Mamy to, widzowie, cały soczek wybity, więc litera H zaliczona. Dobra, widzowie, czyli przedłużamy to i powiem wam, że za chwilę wypiję tą herbatkę, ponieważ tak chce mi się siku, że lecę szybko do KFC i muszę załatwić moją potrzebę. Mam nadzieję, że w te godziny i 18 minut uda mi się trochę nadrobić, a kolejna litera to litera I i na I będę musiał wypić coś z drive-thru. Wydaje mi się, że z tym powinno pójść dość łatwo, chociaż zaczynają się na mieście korki, więc nie wiem, ile czasu będę na to potrzebował, ale wracam pod Biedrę, bo tam zostawiłem samochód i zaraz powiem wam, jaki jest plan. Dobra, widzowie, jestem w samochodzie i skoro teraz muszę wypić coś na literę i z drive-thru, to pojedziemy sobie do KFC, dlatego że tam można zamówić iced tea. Oni mają iced tea chyba Liptona, jeśli się nie mylę, ale zrobimy tak, że zamówię wielką dolewkę, o ile da się wziąć wielką dolewkę z iced tea, wydaje mi się, że chyba tak, i poproszę, żeby nalali mi do tego kubeczka po prostu jak najmniej tego iced tea, tak żebym dał radę wypić to na jednego łyka. Nie wiem, czy się na to zgodzą, ale jeśli tak, to byłoby super, bo zapłacę jak normalnie za całą wielką dolewkę, a będę musiał wypić bardzo mało i to dla mnie aktualnie byłoby giga na rękę. Dobra, byłem w kibelku, później trochę poczekałem i ta herbata powinna być już zdatna do picia. A jak mamy taką, powiedzmy, dogrywkę, przedłużenie czasu, to ją piję i będziemy mieli zaliczoną literkę H. No i tak to można pić herbatę. I też nie brałem cukru, żeby tutaj dosypać, ponieważ za dużo tych słodkich rzeczy już dzisiaj. Proszę bardzo, wypita. O, już by to nie wypadło. I lecimy z literką I. A do niej będziemy mieli takie utrudnienie, że musi być to powyżej 500 litrów. Czy ja powiedziałem 500 litrów? Chodziło o mililitr oczywiście. No i powtórzyło mi się to utrudnienie. I pierwsze, co mi przychodzi do głowy na I, to jakiś napój izotoniczny, ale nie wiem, czy to się zalicza. Izotonik po prostu. Albo iced tea, albo coś imbirowego, chociaż to jest bardziej składnik. Ale wydaje mi się, że najłatwiej będzie kupić po prostu iced tea, tylko że to powinna być nazwa i w Biedronce jest taki napój, tylko że w Biedronce już byłem, czyli nie mogę tam wrócić ponownie do tego samego sklepu, więc pojedziemy teraz do Lidla albo do jakiejś Żabki, bo w Żabce jeszcze chyba nic nie brałem. Dobra, w takim razie taki jest plan i za chwilę widzimy się na miejscu. No dobra, podjeżdżam na miejsce i czas sprawdzić, czy mój sprytny plan się uda. Dzień dobry, witam w KFC. Dzień dobry, ja bym prosił jednego iTwista. Nie, bez niczego. I do tego chciałbym wielką dolewkę, tylko mam pytanko, czy jakby możecie wlać tam tego, to iced tea Liptona waszego? Mamy cytryna lub zielonego. Cytryna lub zielonego, nie, to iced tea cytrynową poproszę, tylko jakbyście mogli wlać go tak dosłownie na jednego łyczka, dobra? Ja sobie najwyżej potem doleję, ale żeby na początku było go bardzo mało, dobrze? Dobra. Super, no i to wszystko będzie. Dobrze, zapraszam do niego odcinka. Ekstra, dziękuję. Ty, no widzowie, chyba się uda. Mam już moje iced tea, to prawda, jest tam mniej więcej 1/3 kubka, więc trochę więcej niż myślałem, że będzie, ale i tak jest git. Powinno pójść tym całkiem łatwo. Cała dolewka razem z kubeczkiem jednorazowym kosztowała 9,99, więc to jakby zaraz sobie dodam, ale wziąłem sobie przy okazji iTwista, którego właśnie jeszcze będę popijał moją iced tea, bo przed nami jeszcze prawie 1,5 godziny walki, więc no przydałoby się trochę doładować. No dobra, iTwistik zjedzony, uwaga, iced tea. Też wypita. Więc literka I w końcu trochę szybciej zaliczona, ale wiecie co, zanim wlosujemy utrudnienie do kolejnej litery, to skoczę szybko do łazienki, bo no znowu mi się chce. Dobra, przyjechałem do Lidla i nie mogę znaleźć iced tea, ale znalazłem napój izotoniczny, który nazywa się po prostu izotonik, więc to jest idealna rzecz pod literkę I. Idę z nim do kasy i wypijamy. No dobra, wróciłem już toalety, czas na kolejną literę J i tym razem na J muszę wypić coś gazowanego. Ej, dobra, to w sumie z tym nie powinno być problemu, obok mnie jest Orlen i czy ja na Orlenie kupowałem coś wcześniej? Nie, tam tylko szukałem czegoś w lodówce, okazało się, że nie ma, więc wyszedłem. Dlatego teraz na spokojnie mogę tam wrócić i poszukać czegoś gazowanego na J. Ty, w sumie widzowie, jakaś woda jurajska czy coś? Tylko niestety prawdopodobnie no nie będzie ona zbyt droga. Ale fart, widzowie, naprawdę szedłem z myślą, że może kupię iced tea, a tutaj się okazało, że jest po prostu izotonik, który nazywa się izotonik. Ale z drugiej strony to kosztowało tylko 2,39, więc nie jest to jakaś duża kwota, ale przynajmniej będę mógł przejść do kolejnej literki, która też chyba nie będzie łatwa, bo to jest J. Ja już zaczynam myśleć i piję to. W ogóle z doświadczenia wiem, że po izotonikach chce mi się mocno siku, więc chyba będzie już jakiś czwarty pit stop dzisiaj na sikanie gdzieś, ale to może dopiero później.
Już nie jestem taki mocny jak na samym początku, że potrafiłem całą kolę wypić czy tego doktora Vita. Oj, z godziny na godzinę, z każdym napojem, z każdą literką jest ciężej. Skończone, puściutkie. Tylko dajcie mi jakieś 5 minut. No niestety, słuchajcie, przeszedłem całą stację. Tutaj jeszcze jest jakiś ostatni boczny z tym z wodą, ale tutaj też nie ma nic na jod. Więc muszę chyba jechać do galerii. Niestety w tym oto korku, bo tam jest Carrefour i wydaje mi się, że tam powinna być gazowana woda jurajska. Tylko no niestety chwilę mi to zajmie. Dobra, chwilę odpocząłem, więc teraz pora na kolejne losowanie. I muszę wypić coś z butelki, po prostu. I w ogóle przez cały czas myślałem, że jak dojdę do literki J, to pojadę sobie do Green Cafe Nero, bo tam widziałem, że jest woda, która nazywa się jurajska. Ale przez ten cały czas nie pamiętałem o tym, że nie możemy kupować w tych samych miejscach. Czyli do Green Cafe Nero już nie pojadę. I gdzie ja znajdę tą wodę jurajską? Nie wiem, możemy się przekać do Żabki i zobaczyć, bo w Żabce jeszcze mogę kupować. I kiedyś był taki sok, Jupik się nazywał. Pamięta ktoś z was? Zakładam, że on już nie jest produkowany, bo jak byłem mały, to go ostatnio widziałem chyba. Ale jedziemy do Żabki, a jak w Żabce tych dwóch rzeczy nie będzie, to jadę do Carrefoura. Tylko Carrefour znowu jest daleko i mnóstwo czasu na tym stracę, więc mam nadzieję, że dorwę to w Żabce. Dojechałem do galerii, w której co ciekawe jest Żabka i w Żabce, jak widzicie, faktycznie jest woda jurajska gazowana. Biorąc 3 sztuki, kosztuje ona 2,10, ale biorąc jedną kosztuje 2,50, więc ma zbyt bardzo moje sytuacje, ona nie poprawi, ale trudno, bierzemy i będę musiał wypić ją, żeby przejść do kolejnej litery, bo nic innego na jod gazowanego raczej nie znajdę. Okej, byłem przed chwilą w tej Żabce w środku i patrzcie tylko, jaką wodę udało mi się kupić. Jurajską za złoty 70. W tym momencie odłączył mi się mikrofon i nic nie było słychać, ale możecie podziwiać jakże majestatyczne zerowanie wody. A teraz już przejdźmy do losowania utrudnienia do napoju na literę K. I zobaczmy, co to będzie. Coś w kartonie. Dobra, słuchajcie, gazowana woda jurajska kupiona, ale załamałem się, bo nie wiem czemu, ale zapłaciłem za nią tylko złoty 70. Wlewanie w siebie pół litra wody, żeby zdobyć dodatkowy złoty 70, to jest raczej średnio opłacalny deal, więc wiecie co, nie będę tego pił, idę zanieść to do samochodu i lecimy do Carrefoura, bo tam mam nadzieję uda się znaleźć coś droższego, a przy okazji może trochę mniejszego. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to Kubuś. Oczywiście, bo ja jestem Kubuś. I chciałbym to kupić na stacji benzynowej, bo niedługo koniec czasu, nie wiem ile uda mi się zrobić tych literek, a dalej nie byłem na stacji. A jak wszyscy wiedzą, tam jest po prostu drogo. Tylko pytanie, czy znajdę Kubusia w kartonie, bo w butelce na 100% by był. Ale dobra, nie przeciągam, bo mam rezerwę, to akurat pojadę sobie na stację, zatankuję i przy okazji kupię Kubusia. O ile będzie. No niestety, przeszedłem Carrefoura, wszystkie działy z napojami i nie ma nic innego gazowanego na jod poza właśnie wodą. No i niestety, muszę przeprosić się z wodą jurajska, bo nic innego gazowanego na jod nie udało mi się znaleźć. Ogólnie jestem załamany, że muszę wypić aż pół litra i praktycznie nic mi to nie da, ale no nie dam rady bez tego przejść do kolejnej litery, więc muszę to zrobić, bo żadnego skipnięcia już nie mam. Boli mnie to, widzowie, że piję tyle tylko po to, żeby doliczyć sobie do konta złoty 70. I ja dalej nie wiem, dlaczego przy kasie ta woda była o tyle tańsza. Dobra, nieważne, trzeba to zrobić, widzowie, bo czasu coraz mniej, a ja znowu mocno się zblokowałem. Mamy to. Kolejny pół litra w siebie wlane i możemy lecieć dalej. Słuchajcie, nastąpiła mała zmiana planów, ponieważ zamiast na stację przejechałem do Eklerka, ponieważ stwierdziłem, że nie zdążę i na stację, i do Carrefoura, który jest całkiem daleko, przed końcem naszego czasu. Ale wszedłem do środka i okazało się, że nie ma żadnego Kubusia w kartonie. No i jestem przekonany, że kiedyś były Kubusie w kartonie. Są tylko w jakichś takich tubkach. Czekajcie, która jest godzina? Mam jeszcze pół godziny, więc jadę do tego Carrefoura i mam nadzieję, że tam będzie ten Kubuś. Do końca doliczonego czasu stało już niecałe 20 minut, więc sprawdźmy, co będę miał na literę K. Błagam, oby tym razem coś, co dam radę szybko kupić. No i nie wiem, czy się uda, bo jak widzicie, muszę wypić coś na literę K z dzióbkiem. Powiem wam, że nie pamiętam, kiedy ostatnio piłem napój przez dzióbek. I to musiało być tak dawno, że ja nawet nie pamiętam, widzowie, jakie napoje z dzióbkiem w ogóle są. Ale teraz cieszę się, że tą jurajską kupiłem w Żabce i że nie zmarnowałem sobie Carrefoura, bo w Carrefourze wydaje mi się, coś z dzióbkiem powinienem na K znaleźć. Dobra, słuchajcie, na szybko przeszedłem całego Carrefoura i na literę K udało mi się znaleźć Kubuś Playa. Faktycznie, kiedyś też coś takiego było. On jest delikatnie mniejszy od tej jurajskiej, którą piłem przed chwilą, bo ma 400 ml. I na szczęście jest też trochę droższy, bo kosztuje 3,49, ale zobaczmy, czy przy kasie będzie taka sama cena. Ej, dobra, czekajcie, mam zmianę planów, bo tutaj obok jest jeszcze Kubuś Immuno w dokładnie takiej samej cenie, ale dwa razy mniejszy, bo ma tylko 200 ml. A też, jak widzicie, ma dziubek, więc wszystko się zgadza i dobra, nie, jednak biorę to i w ogóle jestem ciekawy, co to jest i jak to będzie smakowało. Kubuś Immuno kupiony, tutaj wszystko się zgadza. Przy kasie kosztował tyle, ile powinien, czyli 3,49, ale uwaga, sprawdźmy, co to za wynalazek. Aj, dobre!
dobre, ale przede wszystkim małe. Dzięki temu kolejna litera K zaliczona. Widzowie, przyjechałem do Carrefoura, udało się zdążyć, ale jak widzicie, z Kubusia są tylko takie musy, nie ma nic w kartonie. Dobra, jeszcze przejdę się tą olejką do końca, bo może coś przeoczyłem, ale wątpię. Jest lekki przypał, bo do końca czasu zostało 13 minut. Ja mam 2% baterii w telefonie, ale zakręciłem już kołem i na literę L będę musiał wypić coś z dostawą do stolika, ale poza McDonald's. Nie ma szans, że zdążę wyjechać z galerii i pojechać do jakiejś takiej, wiecie, normalnej restauracji, bo mam zbyt mało czasu, więc musiałbym zamówić w tej galerii coś, gdzie po zamówieniu jakby dostarczą mi dany napój do stolika. I wiecie co, wydaje mi się, że jedyna opcja to jest jakaś kawiarnia. No nie ma, przyszedłem wszystko, są jakieś kubusie w butelkach i tak dalej, ale nie ma takiego w kartonie, nie wiem, mniejszym, większym po prostu nie ma, więc chyba te litery nie zaliczę i muszę lecieć szybko do kibla, bo już nie wytrzymam, tak pękasz mi wybucha praktycznie. Ja mam pytanko, czy jak zamówię latte macchiato na miejscu, to dostarczą pani do stolika, czy muszę czekać tutaj? Jak to jest? Do stolika. Okej, nie, ale to ja usiądę tutaj na zewnątrz, to poproszę latte macchiato, może to średnio, dobra? Dobra, widzowie, chyba się uda. Usiadłem w cukierni Sowa, okazało się, że tutaj dostarczają jakby zamówienia do stolika. Mam numerek 12, dlatego że na literę L udało mi się zamówić latte macchiato. I tak, to będzie kolejna kawa i kolejna kofeina, którą wypiję, ale już mam nadzieję, że ostatnia. Jeśli zdążę to wyzerować, to na moje konto wpadnie dodatkowe 18 zł. Ogólnie może być ciężko, bo zostało 7,5 minuty do końca czasu, a ja muszę oczywiście to wyzerować, żeby to zaliczyć, więc mam nadzieję, że ta kawa nie będzie zbyt gorąca. Dziękuję. Ekstra. Dzięki wielkie. Jest idealna, widzowie, nie jest za gorąco, da się pić. Jak widzieliście, pani dostarczyła mi tę kawkę do stolika, więc wszystko się zgadza i na stówę zdążę to wypić. Ja dzisiaj nie zasnę, nie? Jaka ulga pójść do toalety. Naprawdę, kibelek dzisiaj jest nieodłącznym elementem tego odcinka. A co do tego kubusia, no to nie dało się go po prostu znaleźć. Albo ja jestem ślepy, albo nie wiem. Patrzyłem też po innych różnych nazwach i też niczego na K nie znalazłem. Jest godzina 17:25, więc za 5 minut zobaczymy, kto wygrał. Widzowie, mamy to. Kawka wypita, jak widzicie, została sama pianka. Mamy jeszcze 4,5 minuty, więc żeby nie było, to tę piankę też sobie dojem. No dobra. I teraz już chyba możemy uznać, że napój wypity. Wyrobiłem się jeszcze zanim padł mi telefon, został mi 1%, no i raczej już 3,5 minuty nic więcej wypić nie zdążę. Wróciłem do samochodu i dokładnie w tym momencie, jak słyszycie, skończył się czas, więc czas na podsumowanie. Przez cały odcinek udało się zaliczyć literki od A do L, więc no już trochę lepiej, chociaż tego alfabetu i tak jeszcze sporo zostało. Ale przez cały odcinek wlałem w siebie napoje, za które łącznie zapłaciłem 68 zł i 28 groszy. O ile nie pomyliłem się nigdzie w liczeniu. Tak naprawdę o zwycięstwie decyduje tylko ta kwota. Jeśli Kuba ma tę kwotę większą, nawet jak ma mniej liter zaliczonych, no to i tak ze mną wygra, ale dzwonię do niego, żeby dowiedzieć się, jak mu poszło. Halo. No witam, koniec, już teraz oficjalnie bez żadnych dogrywek. Jestem strasznie zły na siebie. Czemu? Przez ostatnią godzinę jeździłem za czymś, czego chyba nie ma. To nie istnieje. Okej, dobra, to ciekawe. Ja za to jestem bardzo z siebie zadowolony, bo dosłownie w ostatnich 5 minutach mocno zasiliłem moje konto, ale dobra, zanim powiemy, ile mamy, do jakiej litery doszedłeś? Zatrzymałem się na K. W sensie nie udało mi się tej litery. Okej, dobra, to ja skończyłem na L i L zaliczyłem. No i powiedz komuś, jaką masz sumę? 51,40. No to bardzo mi przykro, ale wygrałem z tobą, bo mam 68,28. Czaisz, że ostatnia rzecz na literę L to było latte macchiato za 18 zł. Czyli jeśli nie zdążyłbym tego wypić, to miałbym 5 dyszek, czyli wygrałbyś ze mną złotówkę. No nie, naprawdę? No przykro mi, Kuba, tak to bywa, ale dosłownie w ostatnich 3 minutach to zaliczyłem, więc no walka, widzowie, była do samego końca. Oj, to prawda. No dobra, to co, dzięki wielkie, wysyłam ci pliczki i powodzenia w montażu. Dobra, dzięki. No, pa, pa, hej, dzięki. Widzowie, ja nie wierzę, wygraliśmy dosłownie odą kawy, którą wybiłem na końcu, więc było warto. Jeśli wam się podobało, strzelcie łapkę w górę. Przypominam o turnieju Predator Games, do którego możecie zapisywać swoje drużyny szkolne, klikając w link podany w opisie. Pamiętajcie też, że partnerem tego wydarzenia są Grześki. Ale ja już teraz serio kończę ten film, bo czuję, że muszę do toalety, więc trzymajcie się i nie.